Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was na nowego vloga. Jest piątek, to jest chyba 31 dzień maja. Ja mam wolne, bo mam długi weekend w końcu, ale jestem taka zmęczona, bo słuchajcie, wczoraj byłam w tym Władysławowie, to Wam mówiłam w ostatnim filmiku. Natomiast dzisiaj od rana postanowiłam poogarniać różne rzeczy standardowo, jak to w dzień wolny. Nie tak, że biegłam, wiecie, do Gdańska, jechałam o 7 rano, ale no posiedziałam sobie coś tam jeszcze w łóżku, wypiłam kawę i tam zaczęłam się zbierać po 8. Po 9 wyszłam z domu i słuchajcie, w dwóch sklepach w Gdańsku spędziłam 2 godziny. Taki tłum, ale taki tłum ludzi. Zrobiło się na zewnątrz gorąco. Rano tak nie było, rano było zimno. Zrobiło się nagle, paruwa się zrobiła, gorąco. Korki jak diabli w Gdańsku. Słuchajcie, powiem Wam, że to było jakieś w ogóle, nie wiem co to było. Tak jak jeszcze w Sinsayu w miarę ogarnęłam wszystko szybko, tak w Stradivariusie, słuchajcie, to było oblężenie Stradivariusa. Na sklepie były 2 dziewczyny i ze 100 osób. No może 100 przesadziłam, ale było tak dużo, że kolejka była przez cały Stradivarius, aż do samej przymierzalni. Co lepsze, od przymierzalni była kolejna kolejka w drugą stronę, bo no tyle ludzi chciało przymierzać ciuchy. Ogólnie Stradivarius ma fajne te kolekcje teraz. Ja mam takie rzuty, że raczej tam zazwyczaj tak nie kupuję od dłuższego czasu, od wielu lat już tam. Raz na jakiś czas wpadnę, jak coś zobaczę na przykład online i wtedy podoba mi się więcej rzeczy i kupuję. I właśnie w tym vlogu zobaczycie, to będzie w zasadzie bardziej chyba taki haul, bo pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie. Pokażę Wam rzeczy z Sinsaya i z Stradivariusa. I myślę, że w kolejnym vlogu pokażę Wam jakąś drugą część, dlatego że jeszcze coś tam sobie powymieniałam, idą inne rozmiary, więc nawet jakbym chciała, to nie pokażę Wam teraz wszystkiego. Ale tak, będą zakupy. To, co kupiłam online, to oczywiście będą linki na dole, więc sobie zajrzyjcie. A to, co stacjonarnie, no to niestety linków nie mam. Nie wiem, czy w ogóle, wiecie, nie wszystkie rzeczy stacjonarne są online i na odwrót. Także, no nie wiem, w każdym razie muszę Wam powiedzieć, że w ogóle, coś przed forum też się działo. Były jakieś budy, nie wiem, co to było. Słuchajcie, co tam było, ile tam było ludzi. Mój Boże. Były 2 kolejki, jakaś buda z jakimś facetem namalowana, ja nie wiem w ogóle, ale nie, jakimś takim, wiecie, jaki rysunek. Ja naprawdę się nie znam za bardzo, no jakby mnie coś interesowało, to pewnie też bym stała w tej kolejce, więc nie wiem co to było, ale to było po prostu, tam nie szło przejść. Do HM-u chciałam iść, ale w ogóle przebić się przez ten tłum ludzi tam, na tym placu, to była jakaś masakra, więc stwierdziłam, że okej, odpuszczam, i tak byłam zmęczona, wystarczyło mi stanie w kolejce 45 minut w Stradivariusie, więc no jakby podziękowałam za uwagę. I słuchajcie, pokażę Wam jedną najpierw rzecz, która jest moją ulubieńcą od jakiegoś czasu. Dość krótkiego, ale i tak już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest super, spełnia swoje zadanie. I to jest serum shot 5% kofeiny z Eveline. Ja miałam to serum multipeptydy. Pokazywałam Wam jakiś czas temu opakowanie i bardzo dobrze to serum się sprawdzało, ładnie tą twarz nawilżało i ja stosowałam przeważnie tak na wieczór, nie zawsze codziennie, czasami co drugi wieczór pod krem i naprawdę było super, a teraz wziąłam sobie to na spróbowanie, jest mega zimne, bo stoi w lodówce, ale słuchajcie, rano jak sobie posmarujecie okolice pod okiem tym i w ogóle jeszcze twarz najlepiej, to jest po prostu... Uwielbiam, naprawdę, ja zużyłam tyle, nie wiem ile ja to mam, może za 2 tygodnie, ale to jest tak przyjemne i faktycznie, słuchajcie, działa, bo to jest oczywiście na jakieś tam obrzęki, opuchlizny i tak dalej. I ja biorę sobie troszeczkę, rozmarowywuję pod okiem i oczywiście to, co mi zostanie, masowywuję w poliki, gdzieś tutaj w nos i naprawdę, uwierzcie mi, to jest takie przyjemne z rana, jeszcze jak będziecie się zatrzymać w lodówce, to już w ogóle. To ma bardzo dobre opinie na Hebe i w ogóle. Ja to kupiłam w promce za około 20 zł, natomiast sprawdzajcie, bo tam w Hebe co chwilę są jakieś promki, więc nie wiem, czy to jest też w Rossmanie, pewnie tak, ale no mówię, jest po prostu ekstra. Nawet jak nie macie żadnych takich, wiecie, opuchlizny pod oczami, to i tak Wam proponuję, żebyście sobie spróbowały, bo jest po prostu rewelacyjne. Także to. A ja w ogóle, słuchajcie, będę szła teraz prać. Najpierw wstawię pranie, a potem właśnie dogram tą drugą część tego filmiku, pokażę Wam jakieś tam ubrania. Ale już mogę Wam pokazać 3 rzeczy z Sinsaya, które kupiłam stacjonarnie. Znaczy 2 stacjonarnie, 1 online. Słuchajcie, kupiłam sobie takie portki wiskozowe z takim sznurkiem. Różowe i fioletowe.
One są świetne. One są tak miłe, miękkie i przewiewne, że do chodzenia po domu, do spania, do w ogóle nie wiem do czego, w nich nawet teoretycznie można by było wyjść z domu. One są cienkie, ale wiecie, beżowa bielizna załatwia wszystko. Także no po prostu rewelacyjne i one kosztowały, słuchajcie, 15,99. Ja wzięłam rozmiar XL, dlatego że mierzyłam też L-kę i ta L-ka jest jakby również dobra, z tym, że to jest wiskoza 100% i jak zobaczycie w dzisiejszym filmiku, ja ogólnie ciuchy letnie biorę w dość dużych rozmiarach, dlatego że ja zawsze mam z tyłu głowy, że to podczas prania może się skurczyć trochę i tak dalej, więc ja nie chcę, żeby coś mnie potem cisnęło, żeby było za krótkie, za małe, za obciśnięte i tak dalej. Także no, spodenki są, słuchajcie, rewelacyjne. Widziałam tylko te dwa kolory stacjonarnie, nie wiem, czy jest więcej online, ale no właśnie, tu jest też jakby co pasek z przodu, można sobie przewiązać, jakby komuś z tyłka zjeżdżały, ale naprawdę są fajne za tą cenę w ogóle. I też mam, słuchajcie, prześcieradło, bo też kupiłam je jakiś czas temu online i będę zaraz wrzucała jasne rzeczy, też ten kocyk stąd taki jasny wezmę, wybiorę i właśnie to prześcieradło i tam mam jeszcze jakieś jasne rzeczy i zobaczymy, czy będzie ok. Ogólnie opinii ma ok, ale ktoś tam napisał, że jest za małe na materac, który ma 140x200, bo to jest takie prześcieradło. Nie wiem, aż jestem ciekawa. No kosztowało 39 zł, jest z bawełny wykonane. No materiał jest całkiem spoko, taki trochę sztywny, jaki ja lubię. Ja zazwyczaj kupowałam prześcieradła w Ikei, które dość też już teraz podrożały. Nie wiem, ile kosztuje najtańsze, może około 60 zł, kiedyś też kosztowało chyba 30 parę. Także no one mają wszystkie dziury, no bo franeczka, wiadomka, pogryzła. I ja na nich śpię, no i będę, no bo wiecie, no nie będę w takim stanie tragicznym. Ale no warto mieć jakieś nowe i stwierdziłam, że skoro jest... okazja, to kupię, ja za nie dałam w ogóle około 32 może złotych, bo tam oczywiście była jakaś zniżka, także przetestuję, jak będzie fajne, to sobie ewentualnie jeszcze dokupię. Tam nie ma jakiegoś dużego wyboru, jeśli chodzi o 1,40 m na 2 m, ja nie wiem, czy to jest jakiś niestandardowy materac, ale no ogólnie w sklepach często jest 160, 200, ale no właśnie te 140 brakuje. Także tutaj jest chyba tylko ten jeden wzór, jak się nie mylę, przynajmniej na tamten moment, jak kupowałam, to był tylko ten, ale ten też jest spoko, będzie pasował do każdego... do każdej pościeli, zresztą no bez przesady, to jest tylko pościel. Także dam wam znać, ja jak będę ubierała, to dam wam znać, czy pasuje, czy nie. I też właśnie chcę wam powiedzieć, bo jak macie aplikację Sinseya, to tam macie większe promocje. Wczoraj na stronie na przykład, bo ja domawiałam sobie właśnie jakieś tam spodenki, które kupiłam wcześniej za małe, dzisiaj właśnie musiałam oddać, ble, ble, ble. I właśnie w aplikacji miałam minus 12, a koleżanka nie ma aplikacji. I też robiła w tym samym czasie gdzieś tam zamówienie i miała minus 7%. Niby nie jest duża różnica, ale ogólnie często w ogóle też w aplikacji są promocje na jakieś produkty, które stacjonarnie w ogóle nie obowiązują albo na stronie, także warto sobie założyć, słuchajcie. Ja z Sinseya mam bardzo dużo rzeczy teraz, ostatnio kupiłam i one wszystkie są super, aż jestem sama w szoku, bo tam też trzeba trafić, tam nie zawsze jakby te rzeczy są fajne, nie zawsze są wykonane z fajnych materiałów. Ja też płacąc za coś, no nie wiem, połowę ceny tego, co bym zapłaciła w innym sklepie, no jakby liczę się z tym, że nie będę miała tego 100 lat, ale z drugiej strony nawet jak niech mi to wytrzyma 2 sezony, jakieś spodnie czy jakaś narzutka, cokolwiek, to i tak będzie spoko, bo mówię, te ceny są bardzo tam atrakcyjne. Także słuchajcie, wrzucam te rzeczy do prania i ten koc i tam coś jeszcze i połączę się z wami, jak już będę wam pokazywała te ciuchy, które w ostatnim czasie kupiłam. A jeszcze tylko coś wam powiem, bo weszłam sobie na chwilę na YouTube, jak wracałam z Gdańska i zobaczyłam, że Loli piesek umarł i muszę wam powiedzieć, że strasznie mi jest przykro, dlatego że mamy dokładnie to samo teraz, nie wiem kiedy on umarł, ale widzę, że jesteśmy na tym samym etapie, jeśli chodzi o emocje, o to wszystko i zauważyłam, że ogólnie ludzie, którzy bardzo kochają zwierzęta, nie dość, że rozumieją ból tej osoby, która straciła zwierzę, to jeszcze jakoś tak, nie wiem, no jakby to, co ona mówiła, to jest jeden do jednego to, co ja wam mówiłam i jakby to poczucie tej straty, ta pustka w domu i tak dalej, a gdzie ona nawet sama nie mieszka, tylko tam jeszcze jest córka i mąż, także no straszne to jest, powiem wam szczerze, że to jest, ja wam to chyba w ostatnim vlogu mówiłam, te powroty do domu są najgorsze, bo tak jak siedzę w domu, gdzieś tam co chwilę patrzę, czy zobaczę Franię gdzieś tam na przedpokoju, w pokoju i tak dalej, no bo się przyzwyczaiłam do jej widoku, do tego, że ona jest, ale faktycznie ten powrót do domu jest zawsze najgorszy, dlatego że
nikt na mnie nie czeka, kurde, po prostu nikt na mnie nie czeka, a ona zawsze czekała, zawsze się cieszyła, latała koło mnie, jak jeszcze była, to sobie byśmy się cofnęli rok wstecz, to wiecie, ona skakała, główką machała, nawet taki filmik mam na Instagramie wrzucony, w tym folderze wyróżnionym Franulka, także jak jeszcze nie widzieliście, to sobie zobaczcie, ona była taka wesoła i tak mi tego brakuje bardzo, że to jest aż nie do opisania. Ja wam też ostatnio mówiłam o tym, że królik jest bardzo pamiętliwy, jak na przykład dziecko, ktokolwiek zrobi mu krzywdę, on to będzie pamiętał, naprawdę, on to będzie pamiętał, chociaż myślę, że większość zwierząt tak ma, ale króliki wyjątkowo są pamiętliwe i w ogóle, tak jak wam mówiłam, jak zaprogramowane, ale to też działa w drugą stronę. Jeżeli dacie temu królikowi dużo miłości i każdemu zwierzakowi, ale dobrze, skupmy się na królikach, jeżeli dacie mu dużo miłości i pokażecie, jak jest dla was ważne to zwierzę i że jakby zrobicie wszystko, żeby mu się wspaniale żyło, to on się wam odwdzięczy i naprawdę będziecie wtedy miały z tym zwierzakiem taką relację, jaką ja miałam z Franią. Po prostu to jest szokujące. Wiem, że większość z was tak miała, bo pisałyście mi, ale wiem, że są jeszcze ludzie, którzy tak mają takie podejście do zwierząt, wiecie, trochę tak nie do końca traktują poważnie zwierzęta, nie do końca mają wystarczającą ilość empatii, żeby zrozumieć, że psa, kota, króliczka, świnkę może coś boleć, może potrzebować weterynarza. No nie wiem, może mieć gorszy dzień, nie musi być zawsze, wiecie, przy was latać i się cieszyć. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że jeżeli na przykład moje zwierzę, kochane, puchate, mój futrzaczek, idzie sobie tam do pokoju i sobie tam siedzi, bo ma na to ochotę, to niech sobie siedzi. Tam była cisza, spokój i ona sobie tam siedziała. Ona zawsze, słuchajcie, ona potrafiła nawet jakieś, jak ją coś bolało, bo ja to zawsze widziałam. Ja tylko czekałam, żeby wyrwać do weterynarza z nią, bo wiecie, z królikami to jest moment i trzeba naprawdę działać od razu. Ale ja widziałam, że ona, słuchajcie, sobie daje, często dawała sobie radę. Ona szła do pokoju, siedziała tam sobie, nawet potrafiła siedzieć 7 godzin, słuchajcie, bez jedzenia, bez picia, bez bobkowania, co jest u królików bardzo dziwne i aż na granicy niebezpieczeństwa, bo królik musi cały czas jeść, pić i się załatwiać. Także słuchajcie, ja dawałam jej ten czas i ona po tych 7-8 godzinach, jak wparowała tu do pokoju, słuchajcie, jak nowonarodzona. Także, no, zwierzaki tak mają, one nie zawsze będą skakały i latały tak, jak człowiek chce. Natomiast chciałabym, żeby właśnie zmieniło się takie podejście ludzi do zwierząt, żeby nie ciągnęli na smyczy tych psów, tak jak czasami ja widzę, szarpią. Po co to? Słuchajcie, po co komu? No, jeżeli ktoś nie ma tej cierpliwości, nie chce się nauczyć, nie chce spróbować, to niech nie bierze zwierząt, dlatego że to jest odpowiedzialność i to jest poświęcenie. I jakby, albo wkurzanie się, że nie wiem, pies czeka, królik gryzie, ten to, ten tamto. No słuchajcie, no tak to w życiu jest. Tak jak ludzie są różni, tak i zwierzęta są różne. Nie zawsze będziecie mieli, nie wiem, miłe zwierzątko, które będzie po prostu cały czas sobie siedziało, nie będzie w ogóle wydawało z siebie żadnych odgłosów i w ogóle nie będzie miało żadnych potrzeb. No tak, to raczej nie będzie, także w każdym vlogu musi być jakaś zwierzątkowa wstawka. No słuchajcie, chyba już musi, ja teraz nie mam zwierzątka, ale czuję, jakbym cały czas miała, jakby Franeczka gdzieś tu była, nie wiem, i dlatego będę tak gadała pewnie, ale to też ma na celu jakby przyjrzeć się trochę tak samemu sobie może czasami, jak chcemy zwierzątko i przemyśleć, po prostu, żeby to przemyśleć, bo często działamy spontanicznie, a akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to niekoniecznie, nie polecam, lepiej na spokojnie dowiedzieć jak najwięcej i wtedy ewentualnie podejmować decyzję, napisać sobie wszystkie za, przeciw, bo zwierzę nie żyje rok, nie żyje też, słuchajcie, jakoś nie wiadomo jak długo, ale zawsze te kilka, kilkanaście lat, no musimy wiedzieć, że nasze życie będzie inaczej wyglądało, także z tym was zostawiam. No dobrze, pokażę wam zaraz te wszystkie ubrania. Dzisiaj będzie Stradivarius, dlatego że jak się okazuje, ja mam z tego Stradivariusa dość sporo tych rzeczy. Większość jest z metkami, bo ja po prostu ich jeszcze nie nosiłam, bo tak myślałam, że nagram haul, więc one tak leżały. Coś też dokupiłam dzisiaj. Z tyłu mam trochę bałagan, bo jeszcze nie sprzątałam, ale muszę teraz nagrać, bo potem nie będę miała czasu, a też chciałabym dzisiaj pomontować wam filmiki na jutro jeden, no i właśnie ten na środę. Także zacznijmy może od t-shirtów. Słuchajcie, ja już od jakiegoś czasu szukałam fajnych t-shirtów i pewnie gdzieś tam je widzieliście w takim czekoladowym. Jak nie, to ja wam w kolejnym vlogu pokażę. To są takie t-shirty bawełniane z Zary za 45,90. Rozmiarówka rozstrzelona. Słuchajcie, bardzo dziwnie w ogóle w ramionach leżą. Ja miałam 100 chyba tych t-shirtów. Udało mi się wybrać dwa brązowe.
chyba w rozmiarze M, to wam wszystko powiem w kolejnym filmiku. I mam jeden biały, ale niestety ja jakiś zły zostawiłam i on jest trochę dla mnie za duży, także leży też z metką. I byłam dzisiaj na przykład w Reserved, byłam w... właśnie w Sinseju, gdzieś tam jeszcze, ale słuchajcie, w Reserved na przykład t-shirty 69-79 zł. I to z takiej grubej, nieprzyjemnej bawełny. I jak ktoś na filmiku mówi, że kupił super t-shirt z grubej, mięsistej bawełny, to ja już wiem, że to nie jest t-shirt dla mnie. Ja nie rozumiem, po co kupować na lato gruby t-shirt, jak można kupić lżejszy t-shirt. Także ja jestem team bardziej przywiewne ubrania i mnie grube t-shirty absolutnie nie interesują i za nie bym nawet 10 zł nie dała. Także ja szukałam czegoś właśnie najlepiej z bawełna, modal, coś ten deseń, co będzie leciutkie, przyjemne i no takie miłe w dotyku. I słuchajcie, w Stradivariusie się znalazłam takie t-shirty. I w ogóle były jakieś takie pojedyncze już rozmiary. I ja wziąłam sobie dwa czarne, nie wiem na ile tu będzie widać, ale to jest zwykły, prosty, czarny t-shirt. I wzięłam w rozmiarze L i słuchajcie, 29,90. Także to jest cena, którą można dać za t-shirt. Dokładnie on jest taki sam jak ten za 45 zł z Zary. Także mi brakowało właśnie czarnych, więc wzięłam sobie dwa, bo wzięłam jeszcze taki, który przepięknie leży, słuchajcie. Serek. To nie jest może najmniejszy serek świata, w sensie dekolt, to wycięcie, ale i tak wygląda przepięknie, więc stwierdziłam, że też wezmę. I on, słuchajcie, jest również w rozmiarze L i 35,90. Kolorów jest kilka, na pewno jest biały, jakiś tam chyba czerwony, no kilka, także jak będziecie zainteresowane, to możecie sobie zajrzeć, ale no t-shirty są super, bo one też nie są jakieś takie bardzo długie. A mi właśnie na tym zależało, żeby potem nie była, wiecie, ta tona materiału w jakichś tam spodniach czy spódnicy, tylko nawet szukałam, powiem wam szczerze, jeszcze krótszego, takiego dosłownie zakrywającego pępek, że jak założę na przykład spódnicę z wyższym stanem, czy spódenki, shorty z wyższym stanem, to żebym nie musiała go gdzieś tam chować, ale no takich nie było, więc wzięłam te i te moim zdaniem są super. I jeszcze z tego pierwszego fasonu wzięłam sobie taki. Ja pasków nie noszę już bardzo długo i jakby już chciałam go zostawić, ale stwierdziłam, że w sumie jak będę miała, będzie ciepło, a będę miała jakiś ciemniejszy dół, to taki t-shirt też mi się przyda. I no one mają super materiał, tak miły, nie wiem jak będą się sprawdzały po praniu, w sensie jak będą wyglądały po pierwszym, drugim praniu, ale ogólnie no ja jestem bardzo zadowolona i jestem w szoku, że one kosztują 29 zł, zobaczcie. I to też jest L-ka. Był jeszcze na pewno taki zielony w paski, w czerwone paski i chyba w niebieskie. Podoba mi się jeszcze zielony, więc ja nie wiem, czy ja go też nie kupię, bo no takie t-shirty, słuchajcie, już teraz no kosztują tyle, co w ogóle... jak 70 zł t-shirt? Trochę przesada. Jeszcze, wiecie, jak ma jakąś, nie wiem, jakiś rysunek, jakiś coś z przodu, wiecie, no to ja rozumiem, no to wtedy 89 czy tam 99, no to już jest normalna cena, ale za zwykły basic, kurde... Te w Reserved, one nie miały wcale fajnych materiałów, bo tam była jakaś kolekcja niby premium. Jedne były, tam było kilka tych kolekcji w ogóle premium, tam nie było zwykłej kolekcji w ogóle, więc one wszystkie właśnie były takie dość drogie. Jedne były takie na maksa grube, boże, jakie nieprzyjemne, ale to jest kwestia oczywiście kto co lubi, tak, żeby nie było. A jedne były tak szorstkie, że po prostu no to w porównaniu do tamtych t-shirtów to jest złoto. I słuchajcie, ja tylko zobaczę jaki to jest materiał, tak z ciekawości. A, to jest bawełna. Także super, no taka miła bawełna. I ładnie będzie do jakiegoś do ciemnego dołu, także dlatego sobie wzięłam taką jedną w paski. Ja w ogóle, słuchajcie, uwielbiam panterkę. Panterka jest teraz wszędzie, jest bardzo modna. Niby to jest sezonowe, ale ja mam sukienkę chyba właśnie ze Stradivariusa w panterkę, taką z dłuższym rękawem sprzed 3 lat. I słuchajcie, widzicie? Wszystko wraca, więc ja tak się do końca tym nie sugeruję. Po prostu cieszę się, że panterka gdzieś tam wróciła. Ja lubię dodatki, na pewno jeszcze będę kupowała sobie pasek w panterkę. Podobno też jest w Stradivariusie, ja nie wiem, ja nie zauważyłam, więc... Więc widzicie, i tak może do Stradivariusa wrócić i tak. Ale pierwsza rzecz to jest taki top gorsetowy. Z takiego fajnego, przyjemnego, rozciągliwego materiału. Ja sobie wzięłam rozmiar L i cena 35,90. Były jeszcze czarne, białe, ale zobaczycie zaraz, jak on pięknie wygląda. Ja uważam, że do mojej karnacji, do mnie w ogóle bardzo pasuje panterka, bo tu jest brąz, czarny i beż.
i to są takie totalnie moje kolory, także tylko wiecie, z panterką trzeba uważać i trzeba mieć taki umiar, nie? Żeby nie było tak, że będziecie wyglądały kiczowato, bo niestety panterka i w ogóle te wszystkie zwierzęce wzory, one mają to do siebie, że no można przegiąć łatwo, także ja wam teraz pokażę, jak ja będę nosiła ten top, ale jest naprawdę ekstra. Jak jesteśmy przy panterce? To nie jest ostatnia rzecz w panterkę. Mam bluzkę, która jest z tego, co kojarzę, z poliestru. Tylko czekajcie, zerknę. Tak, poliester plus elastan, ale słuchajcie, jaki to jest poliester przyjemny. Ojej, jaki on jest miły. Także stwierdziłam, że wezmę. To jest taka prosta bluzka z całymi odkrytymi plecami. Niestety na to moje opalone plecy teraz. Zobaczcie, mam ślad po koszulce, jak taki pan, który pracuje gdzieś na dworze i tak mu się potem odbijają, wiecie, albo rękaw mu się opala, to tak ja mam plecy opalone. Najgorzej! Jak ja teraz taką bluzkę założę? Po prostu nie wiem, ale słuchajcie, ta bluzka wygląda przepięknie. Będę jeszcze wam pokazywała w kolejnym filmiku czarną, bo sobie domówiłam. Poliester, ale no tutaj umówmy się, za bardzo się nie spocimy, no bo niby jak. Także ja mam też ją przymierzę, też wziąłam w rozmiarze L. Myślałam, że jest ciut za duża i dzisiaj sobie w sklepie przymierzałam M-kę, ale jednak M-ka nie, ciśnie mnie tu pod pachą, więc L-ka jest ok. Nie ma tu ceny, bo to było zamówienie online, ale ta bluzka kosztuje chyba 55 zł, ale jest naprawdę przepiękna, a materiał jest... O Boże, ja bym powiedziała, że to jest jakiś modal w ogóle, gdybym nie widziała metki, w życiu mnie powiedziała, że to jest poliester. Także to. I jeszcze słuchajcie, jak jesteśmy przy panterce, to jest prawie to samo, co ta bluzka, tylko to jest sukienka. Zobaczcie. To jest zwykła, prosta sukienka do kolan, która przepięknie wygląda. I ja ją wzięłam, dlatego że ona była na promocji. Ona kosztowała... 75-45 zł. Jest bardzo elastyczna, dlatego wzięłam sobie M-kę. I ja tak pomyślałam, że nawet jak nie będę chciała jako sukienki nosić, no bo tutaj trzeba mieć, wiecie, wszystko idealne, płaski brzuch i tak dalej, chociaż myślę, że odpowiednia bielizna by tutaj załatwiła sprawę, aczkolwiek ja nie do końca właśnie wiem, czy będę to nosiła jako sukienkę, czy jako bluzkę. Ja wam pokażę, że to można łatwo podwinąć i można z tego po prostu zrobić bluzkę, no bo tamto ma jednak wycięte plecy, więc nie zawsze, nie do wszystkiego. A ta jest taka normalna, jakby zakryta i wygląda po prostu rewelacyjnie. Także jest tańsza niż widzicie bluzka, której materiału jest o połowę mniej. I mam jeszcze jedną bluzkę, słuchajcie. W Stradivariusie jest taka, na wieszaku jest taka kolekcja, nie wiem jak to nazwać, no takie bluzki z takim czymś przy szyi. I są też poliestrowe, natomiast ta jest bawełniana, też bawełna i elastan. I słuchajcie, ona nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Ale jak ją założycie, zaraz zobaczycie. Przepięknie leży, naprawdę. I chciałam jeszcze jasną, tylko problem jest tego typu, że ona jednak ma to tutaj, ten dekolt, tą dziurę ma dość małą i przy makijażu ja nie wiem jak za bardzo tę białą czy beżową założyć, żeby sobie tego wszystkiego nie zostawić tutaj na tej bluzce. Także ja wzięłam oczywiście L-kę i cena, słuchajcie, 35 zł. Ta bluzka jest naprawdę piękna, jak zaraz zobaczycie. Także była jeszcze biała, beżowa, granatowa, różowa... czerwona? Także super. Mam też sweterek, tylko ten sweterek pokażę wam, jak on fajnie wygląda, ale ja sobie zamówiłam L-kę. Udało mi się, bo on jest teraz w przecenie, więc ta rozmiarówka, niestety on jest ciągle wykupiony, bo poluje jeszcze na ciemniejszy, taki beżowy, dlatego że to jest bardzo fajna alternatywa, żeby sobie tak, zobaczcie, taki szeroki, po prostu zwykły, cieniutki sweterek. On nie ma jakiegoś tam składem z bawełna, chyba poliester, akryl, ale bawełny jest chyba ponad 50%, tak czekajcie, jak się nie mylę. On kosztował teraz 50 zł, ale to jest taka fajna alternatywa, dziś wieczorem sobie zarzucić i będzie wam od razu cieplej. No tak, 49 bawełna, 32 akryl, 19 poliester. Uważam, że jest naprawdę super, tylko dla mnie troszeczkę mam wrażenie, te rękawy jakby są ciut za krótkie, więc będę się starała... nie będę się starała, zamówiłam L-kę, ale będę też chciała kupić właśnie ten trochę w ciemniejszym kolorze, także no, bardzo fajny. Coś takiego zupełnie innego i przede wszystkim jasny kolor. I na koniec, mówiłam wam, że tego jest sporo, dwie pary spodni. To są spodnie, też już wam mówię skład. Spodnie typowo letnie, 83 wiskoza, 17 len. Czy te czarne też takie są? Teraz to są bardzo popularne spodnie i wiem, że są takie w H&M-ie, tylko ja wam coś powiem. Ja z H&M-u zamówiłam i to jest jakiś cyrk, co jest w H&M-ie, dlatego że
Tak, ten ma taki sam skład, czarne. Zamówiłam SKI M-kę i wyobraźcie sobie, że beżowe w rozmiarze S nawet spoko leżały, ale te i tak leżą dużo lepiej. Kosztują 20 zł więcej tylko, bo tamte kosztują 75, a te 95. Natomiast te leżą 100 razy lepiej i przede wszystkim one wszystkie są długie. Tylko kwestia, te rozmiary też się różnią, bo ja miałam, słuchajcie, i M-ki, przymierzałam L-ki, tutaj mam ogólnie XL-kę i L-kę, dlatego że no musicie mierzyć, ponieważ ta długość no i szerokość w pasie też nie zgadza się do końca, jakby jedna L-ka drugiej nie jest równa, więc no warto mierzyć kilka, ale w H&M-ie to jest, cyrk polega na tym, że słuchajcie, S-ka beżowa była tak długa dla mnie, ja mam 1,75 m, że ciągnęła mi się po ziemi, a M-ka, słuchajcie, wyglądałaby jak w ogóle bym szła na jakiś, nie wiem, jakby powódź była i bym musiała po jakiejś wodzie przejść, tyle nad kostką, ale słuchajcie, to wyglądało strasznie, o, to była taka dziwna długość, to po prostu było widać, że są za krótkie spodnie i mówię, te są przyjemniejsze w dotyku i w ogóle, także macie też kilka kolorów do wyboru, są jeszcze na pewno khaki, są jeszcze jakieś takie w paseczki, też mi się bardzo podobają. Pewnie też je kupię na jakichś wyprzedażach, bo to są takie spodnie, wiecie, jak jest ciepło, ale nie za ciepło, bo ja staram się raczej w tych miesiącach teraz tak nie chodzić w jeansach, więc to jest taka alternatywa do biura, do wszystkiego, bo zobaczcie, tak one wyglądają. Tutaj widzicie, też wziąłam ten rozmiar XL z kilku powodów, no dlatego, że właśnie L-ki były troszeczkę dla mnie takie, no nie że kuse, ale no jakby ta, w tym się czułam bardziej komfortowo, poza tym znowu to jest ta wiskoza, więc ja tutaj mam z tyłu głowy, że no może to się skurczyć, więc ja nie chcę, żeby potem spodnie były za małe, więc zresztą to jest lato, to ma być luźne. Także zobaczcie, XL-ka 95 zł, bardzo fajne, to są szerokie, długie, do kostki spodnie, także ekstra. No a drugie są czarne, więc tutaj nie mam co wam pokazywać. Mają też tutaj pasek, gumkę, możecie sobie ściągnąć. I tutaj z kolei wzięłam sobie L-kę, także ekstra. Więc 95 zł uważam, że to jest naprawdę cena super jak za taką jakość spodni. A je możecie wystylizować no najróżniejszy sposób. Tam macie też do wyboru koszule. Krótsze i dłuższe, więc jakbyście chciały komplecik, to też możecie sobie stworzyć. Także wskakuję w te ubrania, słuchajcie, będę wam pokazywała jakoś po kolei. Wiadomo, że jak coś jest te t-shirty, to nie będę wam wszystkich zakładała, ale chcę mniej więcej, żebyście zobaczyły, złapały obraz, jak te ciuchy wyglądają po prostu na sylwetce. No dobrze, i na początek zostawiłam panterkę i te jasne spodnie. Niestety tak się niefortunnie złożyło, że mam ciemną bieliznę, ale uwierzcie mi, przy beżowej nic nie widać, nic nie prześwituje, nawet się nie odróżniają te majtki, także ten materiał jest fajny, bo on nie jest jakoś mocno prześwitujący, no ale wiadomo, no przy czarnym no to zawsze będzie się odbijała czarna bielizna. Natomiast zaczniemy od topu, słuchajcie, ten top bardzo dobrze leży, bardzo dobrze się trzyma, ten rozmiar jest dla mnie idealny. I ja lubię takie topy, dlatego że możecie to sobie zarzucić, jak jest ciepło, na tą marynarkę, na przykład czarną, czarne spodnie i to zawsze będzie jakiś taki akcent kolorystyczny, będzie coś, co się będzie odróżniało i nadawało jakby charakter całej stylizacji, także no mi się bardzo to podoba, zarówno zestawienie, w zestawieniu z czarnymi spodniami, jak i z tymi jasnymi. Te jasne, jak widzicie, są bardzo długie. Specjalnie wzięłam właśnie te konkretne, dlatego że mierzyłam też troszeczkę, jedne były troszeczkę krótsze, były jakieś, które były troszeczkę węższe, ale tak jak mówiłam, po praniu mogą się różne rzeczy dziać, więc stwierdziłam, że lepiej, żeby one były troszeczkę luźniejsze. Poza tym też nie wiem, czy nie będę do pracy ich nosiła na przykład do Adidasów, bo to też jest trochę inaczej, jak nosicie tylko do, macie tylko na przykład, wiecie, że będziecie nosiły tylko do stylizacji letnich i na przykład tylko do tego sandały czy klapki. To wtedy te spodnie muszą być troszeczkę krótsze, a jak nosicie Adidasy, no to już wtedy wiadomo, że też jak spodnie nachodzą na buty, to też jakby powinny być według mnie troszeczkę dłuższe, także no te tak sięgają mi do ziemi, więc wydaje mi się, że one są takie akurat, w sumie i do tego, nie wydaje mi się, żebym miała się o nie przewracać, jak będę szła. Natomiast teraz sweterek, słuchajcie, to jest sweterek, który możecie sobie zarzucić, jak będzie ciepło, będziecie nad morzem, będziecie sobie chodziły, jak damy, to możecie sobie po prostu zarzucić, żeby nie było wam zimno. I to też super wygląda, bo to bardzo ładnie w ogóle pasuje do tego beżu, ten i ten, bo to jest jeden i drugi, to jest taki ciepły odcień beżu. Natomiast jak będzie wam chłodno, to oczywiście możecie sobie też zarzucić. Już wam pokazuję, jak on wygląda. To jest taki zwykły sweterek, ale powiem wam szczerze, że nigdy niczego takiego nie miałam.
I dlatego go wzięłam. On ma taki troszeczkę większy dekolt. Te rękawy są takie, wiecie, no... Ja bym chciała, żeby on był jeszcze bardziej oversize'owy, dlatego zamówiłam sobie właśnie tą L-kę, ale ogólnie, no to zobaczcie, on przepięknie wygląda. Mega mi się podoba. Także taka ładna, jasna, czysta stylizacja, ale oczywiście to wszystko tutaj, co kupiłam tak naprawdę, to jest takie, to są takie rzeczy, które można ze sobą łączyć jedno z drugim, więc no cieszę się, no bo to są neutralne kolory, więc tutaj wszystko do wszystkiego pasuje. Także zestaw numer 1, przejdźmy do zestawu numer 2. I tu znowu, słuchajcie, połączenie panterki i tym razem czegoś czarnego. To jest ta bluzka bez pleców, no niestety straszne to, w jaki sposób się upaliłam. To jest naprawdę, ja nie mogę. Wygląda to nieciekawie, ale mam nadzieję, że gdzieś tam ta opalenizna się w końcu zrówna i będę mogła tę bluzkę nosić. Tak mogę ją póki co nosić, wiecie, na to jakąś marynarkę ramoneskę i tego nie będzie z tyłu widać. Ale jest naprawdę ekstra, bardzo ładnie wygląda, jest mega przyjemna i... Mimo tego, że to jest poliester, on jest naprawdę, słuchajcie, super. Także jakby ktoś chciał stanik założyć, też można, bo ja testowałam ze stanikiem i wtedy on się tutaj chowa. Także jak dobrze dobierzecie ten rozmiar, bo jak będziecie miały za luźne, no to wiadomo, że to będzie Wam zjeżdżało. Ale jak macie dobrze dobrany rozmiar, to tutaj sobie schowacie taki bez ramionczek, wiecie, stanik. Więc no, bluzka mi się bardzo podoba. I teraz przejdźmy do spodni. To są te same, co przed chwilą. Tutaj jest L-ka i zobaczcie, one dokładnie tak samo wyglądają. Długość, wszystko jest to sama, także jakbyście były zainteresowane, to mierzcie, dlatego że no tutaj z tymi rozmiarami jest naprawdę dziwnie, ale zobaczcie, panterka i czarny też super wygląda. Także no, ja jestem team panterka, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię. I teraz ta czarna bluzka. Zobaczcie, jak to ekstra wygląda. Po prostu jeny, tak mi się ona podoba. Przepięknie. Ona jest cała zabudowana, więc spokojnie można ją założyć gdzieś do biura, bo nie jest ani wycięta jakoś mocno, ani nic. Też to tutaj, to nie jest żaden golf, to jest tylko taka jakby stójka, ale słuchajcie, mega. Nawet do tego założyć jakieś klapki czy białe adidasy i to będzie przepięknie wyglądało. Także ona też ma bardzo przyjemną tą bawełnę, także... Mierzyłam też M-kę, ale niestety M-ka, wiecie co, bo im mniejszy rozmiar, to tutaj się trochę bardziej to wycięcie takie robi większe i no ja ze względu na biust nie mogę mieć mniejszej, ale ta L-ka jest spoko, także jeżeli szukacie takiej bluzki, no to 35Z i naprawdę będziecie zadowolone. To nie koniec bluzek, bo teraz czas na t-shirty. Zobaczcie, t-shirt w rozmiarze L, ten materiał jest po prostu, ja nie wiem, jak ta bluzka po praniu będzie... tak samo dobrze wyglądała jak przed praniem, to ja naprawdę pojadę i kupię ich więcej. Ona jest po prostu rewelacyjna. Taka miła, ale taka i zobaczcie, jak pięknie leży. Ta długość jest, no taka wam mówi, tak jak Wam mówiłam, no mogłaby być troszeczkę krótsza, ale z drugiej strony ten materiał jest na tyle przyjemny, że nawet jak się tutaj schowa w spodnie, to też wiecie, nie zalega Wam go tutaj za dużo, także piękna po prostu. To jest zwykły t-shirt, niby nic ciekawego, ale... Ja się przekonałam, chodząc po sklepach, że to wcale nie jest takie proste znaleźć fajny t-shirt, taki basicowy, tak jak Wam też mówiłam. Także jestem mega zadowolona. Czarnego już Wam nie będę przymierzała, natomiast może wezmę ten w serek, żebyście jeszcze zobaczyły, jak duży jest ten dekolt. No dobrze, i tak wygląda ten t-shirt w rozmiarze L, również w rozmiarze L. Bo ten dekolt, wiadomo, że jak mniejszy rozmiar, to pewnie będzie troszeczkę mniejszy, ale on też jest, słuchajcie, mi się wydaje, że to jest mniejszy dekolt niż ta kolekcja w Zarze, bo w Zarze też są takie bluzki, ale ona już ma troszeczkę inny materiał tamta, ten jest zdecydowanie według mnie lepszy, milszy, trochę cieńszy i wydaje mi się, że to wycięcie też jest mniejsze, dlatego że ja tamte miałam t-shirty i tak powiem Wam szczerze, że z tego co pamiętam, bo ja chyba do spania te dwa wzięłam, bo już były takie, wiecie... Te czarne też się niestety niszczą, czy od dezodorantów, czy coś, natomiast ja pamiętam, że w tamtych miałam tak, w L-kach, że jak się na przykład nachyliłam, czy nawet jak mi za bardzo, tak wiecie, do przodu poszedł, no to jednak ten dekolt był taki już konkretny, a tutaj jest, tak mi się wydaje, normalnie zupełnie, także no t-shirty Stradivarius ma pierwsza klasa, to trzeba przyznać. No i sukienka, słuchajcie, no ta sukienka ogólnie wygląda bardzo ładnie. Tak jak Wam mówiłam, ta góra może robić normalnie za bluzkę, bo to jest takie typowo jak te bluzki, które oni mają w ogóle w kolekcji, więc super. Natomiast no, sama nie wiem, czy ja będę nosiła sukienkę. Tak się zastanawiam. Ona jest obciśnięta, tak jak widać, no tutaj...
podkreśla wszystko, co macie, całe wasze ciało, bo tylko to też nie jest taka, wiecie co, sukienka, która jest taka ściskająca na maksa. Mówię, oni mają taki dziwny ten poliester, który jest taki trochę jak modal, bardzo przyjemny. I tak się zastanawiam po prostu, bo 45Z, kurde, nie mam spodni, bo bym wam pokazała, że tak naprawdę ten dół można trochę tak podwinąć do góry i może być też z tego bluzka, więc muszę to przemyśleć, powiem wam szczerze, bo tak sobie myślę, że nawet na to zarzucić czy bluzę od dresów, czy i trampki, czy żeby tylko wystawała to jako spódniczka, czy nie wiem, t-shirt, albo ramoneska i buty na obcasie. I słuchajcie, to będzie fajnie wyglądało, także kto wie, czy tej sukienki, słuchajcie, nie zostawię, bo za tą cenę, za 75 chyba bym jej nie kupiła, ale za 45 myślę, że całkiem spoko cena. Dobrze, moi drodzy, będę się z wami żegnała, dlatego że już mi się też pranie skończyło wirować, także muszę je wywiesić na balkon, jakiś wiatr się zerwał, więc na pewno szybko wyschnie. Także mam nadzieję, że taki vlogo haul wam się podobał. W kolejnym filmiku albo jeszcze w następnym zobaczycie drugą część, jak przyjdzie reszta ubrań i to będzie głównie Sinsay. Coś tam pewnie też będzie jakiegoś, coś będzie też z H&M-u na pewno i będzie coś z... No i też ze Stradivariusa, bo pokażę wam tą czarną właśnie bluzkę bez pleców jak przyjdzie, ale głównie będzie to Sinsay. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już za kilka dni w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia!